dobry, moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Mam dzisiaj wspaniałe samopoczucie, ponieważ wczoraj były moje urodziny i dostałam tyle miłości, tyle ciepła na Instagramie, na Facebooku, w telefonach, w wiadomościach, wszędzie gdzie się da, od was, od znajomych, od przyjaciół, od rodziny. Ach, tak, 41 rok ruszył pełną parą. Młodsza już nie będę, więc idziemy w tę drugą stronę, ale słuchajcie. Chciałabym się odnieść na chwilę do mojego daily vloga, który był jakiś czas temu, w którym to poruszyłam sprawę tego, co nam się przydarzyło i tak dalej. Słuchajcie, niesamowite jest to, ile ja od was dostałam wiadomości, komentarzy pozytywnych, wsparcia i nie tylko. Nawet wiadomości, dostałam od was maile, słuchajcie. Niesamowite jest to, że macie podobne zdanie do mojego, że też was to wstrząsnęło i ruszyło, że nie podoba wam się to, co dzieje się w internetach, że tak powiem, w internetach, to, co ma miejsce gdzieś tam w komentarzach u innych twórców, to, co się w ogóle wyprawia, ten cały hejt, to, że ludzie stali się po prostu agresywni, złośliwi, że wylewają swoje żale na innych. No, mogłabym tutaj opowiadać i opowiadać o tym. Słuchajcie, przykre jest to, co się dzieje i w jakich czasach przyszło nam żyć. Niestety. Mam wrażenie, że im dalej idziemy, tym jest coraz gorzej, a to, że jest internet i tak naprawdę dostęp do wszystkiego, że mamy takie dzisiaj możliwości, jakie mamy, sprawia też, że po prostu z ludzi wychodzi to, co wychodzi. Ile jest tej agresji gdzieś tam w internecie, w telewizji, to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje na świecie. No, można by było, słuchajcie, ten temat poruszać przez kilka następnych filmów, gadać o tym godzinami tak naprawdę. No, straszne jest to, co się dzieje. Ludzie zapomnieli, czym jest życzliwość, zapominają mówić sobie dobre słowa. Już nie wspomnę o tym, że nawet coś takiego jak, słuchajcie, dzień dobry. Wychodzicie z bloku, wychodzicie z budynku, wychodzicie gdzieś z miejsca, w którym mieszkacie, spotykacie sąsiadów, spotykacie innych ludzi, którzy nawet dzień dobry sobie nie mówią. No przykre to jest. Czasami nawet nie wiemy, kto jest naszym sąsiadem. W takich czasach przyszło nam żyć, ale ja nie o tym. Natomiast chciałam wam bardzo podziękować za ten pozytywny odzew, który pojawił się pod tym moim vlogiem i to całe wsparcie, które mi daliście w tym dniu. No oczywiście, że można było się inaczej zachować. No oczywiście, że obsługa ogródka też mogła w jakiś tam sposób zareagować. No oczywiście, że cała ta sytuacja mogła się zupełnie inaczej potoczyć. Moglibyśmy sobie, słuchajcie, gdybać o tym i rozmyślać, co mogłoby być, jak należało się zachować, jak trzeba było postąpić i tak dalej. Ale prawda jest taka, że dziś boimy się reagować, bo nie wiemy, jaka będzie reakcja z tej drugiej strony, a tak naprawdę powinniśmy reagować, by takich sytuacji było jak najmniej, by one się nam nie przytrafiały i należy zwracać ludziom na to uwagę i należy u ludzi w kulturalny sposób pouczać i mówić im co i jak, bo o ile dzieciom rodzice są w stanie coś wytłumaczyć, być może w szkole coś im powiedzieć, przekazywać im, to mam wrażenie, że dorosłym wilkiem, szacunek to jest w ogóle słowo, które już nie istnieje. No ale cóż, słuchajcie, dzisiaj czeka mnie fajny dzień, bo za moment jadę do Nadarzyna, do Expo Ptak, na targi medycyny estetycznej. Nie zostałam zaproszona, nie współpracuję z żadną firmą. Kupiłam sobie bilet jakiś czas temu, kiedy dowiedziałam się, że takie targi będą i jadę je zobaczyć. Będę pierwszy raz na takich targach. W ogóle wydaje mi się, że to są chyba pierwsze targi medycyny estetycznej i wellness organizowane w tym miejscu, więc bardzo jestem ciekawa, jakie będą tam firmy, jak to będzie wyglądało, jak to w ogóle będzie zorganizowane, co tam się będzie działo. Centrum Ptak jest ogromnym miejscem, więc też jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście mam kawał drogi, żeby tam dojechać, ale jedzie ze mną Max. Dla niego też mam bilet, więc myślę, że tak spędzimy dzisiejszy poranek. Chciałabym wam też pokazać, jak to wygląda.
Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was interesuje się medycyną estetyczną i to jest normalne. Ja się interesuję, ponieważ jestem kosmetologiem. Wszystkie kwestie dotyczące skóry, nowych preparatów, produktów, możliwości przenikania do skóry, możliwości działania w kierunku skóry, wszystko to mnie po prostu interesuje. I wiecie, że staram się w tym zakresie zdobywać jak najwięcej wiedzy. Dlatego też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie, co tam będzie i pomyślałam sobie, że Wam po prostu pokażę, jakie będą firmy, właśnie tak mówię, co będzie się tam działo, jak to będzie wyglądało, jak to wszystko będzie zorganizowane. Także jedziemy, słuchajcie, zobaczymy, zrobię tam dla Was relację, tak, taki początek dnia, a później zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. My znowu przyjechaliśmy na obiadek do jednej z naszych ulubionych restauracji Papugar w naszej okolicy. Nie wiem, czy zjemy lunch, zaraz będziemy przeglądać menu, a może coś innego. Massimo, ty już zamówiłeś coś, kalmary pewnie smażone. Per il momento calamari fritti. No właśnie. Wróciliśmy do domku po obiedzie. Słuchajcie, zaraz muszę się pomału szykować, bo dzisiaj będę robić live na moim Instagramie z Agnieszką. W ogóle chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na mój Instagram, tych, których jeszcze tam nie ma, ponieważ cyklicznie robię właśnie takie spotkania na żywo z różnymi fajnymi osobami. Dzisiaj będzie Agnieszka. No, wy ten film będziecie widzieć później, ale możecie sobie wejść na mój profil na Instagramie i tam są zapisane live'y pod nazwą Babskie Rozmowy. Właśnie z fajnymi dziewczynami, bardzo fajne tematy. W tym miesiącu, czyli w maju, będzie dużo takich spotkań, bo co tydzień będę mieć jakiegoś fajnego gościa i bardzo fajne tematy do poruszania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, ale słuchajcie, tak sobie pomyślałam, wypowiem się trochę na temat tych dzisiejszych targów, bo pewnie jesteście ciekawi co i jak. I powiem Wam, że jestem strasznie zawiedziona. Wyszłam z taką miną... O, dokładnie z taką miną. Cały nasz dojazd tak naprawdę na targi trwał prawie godzinę i godzinę powrót, a na samych targach byliśmy może z 15 minut, 20 minut. No porażka, po prostu porażka. Ale dobrze, zacznijmy od samego początku. Wspominałam Wam dzisiaj, że to były pierwsze takie targi medycyny estetycznej. Nie spodziewałam się nie wiadomo czego. Natomiast nie spodziewałam się też tego, co zobaczyłam. Przede wszystkim mówiłam Wam, że Centrum Expo Ptak jest ogromne. A co się okazało, całe te targi były maleńkie, po prostu maleńkie. Prawie w ogóle nie było wystawców.
bo ich naprawdę bardzo mało. Więc to było takim moim, zdziwieniem w momencie, kiedy tam weszliśmy, że co, w ogóle o co chodzi? Dlaczego tak, tak mało? No bo przecież z tej medycyny estetycznej jest tak dużo firm, tak dużo marek, preparatów wykorzystywanych w medycynie estetycznej. I wiecie co, zaskoczyło mnie to, że nie było przedstawicieli najbardziej znanych marek wykorzystywanych, preparatów wykorzystywanych w medycynie estetycznej. Nie będę tutaj wymieniać ich nazw, ale nie wiem dlaczego. Może dlatego, że to są tak rozpromowane marki, że nie potrzebują się wystawiać na targach. Z drugiej strony może ze względu na to, że to były pierwsze takie targi medycyny estetycznej, po prostu te marki nie chciały brać w tym udziału. Może dlatego, że miejsce, słuchajcie, nie wiem jakie tam były powody, co i jak, natomiast ja nie spodziewałam się, że będzie tak mało tych wystawców. No przysięgam wam, tak mało wystawców. Przecież mogli tam być wystawcy na targach nie tylko samych preparatów wykorzystywanych do medycyny estetycznej, ale mogli być szkoleniowcy. Kilku ich tam gdzieś było. Było kilka firm, które oferują sprzęty, wyroby medyczne do stosowania w klinikach, gabinetach, salonach i nie tylko kosmetycznych, kosmetologicznych, ale też medycyny estetycznej. Marki profesjonalne kosmetyków, które powinny być gdzieś w tych gabinetach medycyny estetycznej, też ich praktycznie nie było. No było ich tylko tam naprawdę bardzo mało i kilka. A przecież uzupełnieniem zabiegów z medycyny estetycznej jest prawidłowa pielęgnacja. I bardzo dużo mówi się o tym, że dzisiaj lekarze medycyny estetycznej współpracują z kosmetologami, którzy układają całe plany pielęgnacyjne oprócz tych zabiegów. No nie było tych marek. No bardzo jestem zdziwiona tym. I mówię wam, nie wiem z czego to wynika. Czy może dlatego, że były to pierwsze takie targi, czy to miejsce, czy za mało rozgłośnione, rozpropagowane, nie wiem. A więc to było moim ogromnym zaskoczeniem i takim trochę też niedowierzaniem, że po prostu tego nie było. Dlatego też ten czas spędzony na targach był taki krótki, no bo po prostu obeszliśmy te wszystkie miejsca, stoiska i tak dalej i już. Nie wspomnę już o tym, że nie było tej części takiej wykładów, chociaż było przygotowane miejsce i nie wiem szczerze, czy tam coś takiego było organizowane, przygotowywane, no ale jak my przyszliśmy, to ludzi było tak mało, słuchajcie, tak mało ludzi, już nie mówiąc o tych wystawcach, ale o samych ludziach, że nie wiem, czy w ogóle organizowanie wykładów, strefy takiej właśnie szkoleniowej i tak dalej miałoby sens, bo czy miałoby, czy w ogóle byliby na tym ludzie, którzy by tego słuchali, którzy by po to przyszli. Więc jestem bardzo zawiedziona. Już nie wspomnę o tym, że było tam kilku wystawców z jakąś biżuterią i tak dalej, które nawet mój Massimo mówi, ale co ma ta biżuteria do medycyny estetycznej? Bo ja rozumiem, że były marki, które pokazywały nie tylko sprzęty, ale również to, co można wprowadzić do wystroju, na przykład gabinetu medycyny estetycznej, salonu kosmetycznego, jak zapachy, świece aromatyczne, takie wiecie, które będą umilać ten czas, kiedy będziemy tam siedzieć, czekać na przykład na jakiś zabieg lub będzie wykonywany jakiś zabieg. Było stoisko z muzyką, z magazynami i tak dalej. No to są takie rzeczy, które gdzieś tam pojawiają się w dopełnieniu całości. Strefa wellness, no słuchajcie, może ze 2 czy 3 stoiska, w tym 2 stoiska, gdzie były wystawione sauny i banie. Słabiutko. No po prostu słabiutko. Więc jestem zawiedziona. Liczę na to, że może w przyszłym roku, czy w kolejnej edycji, która gdzieś tam się pojawi na tych targach Estetica Expo, będzie tego więcej, będzie to lepiej rozreklamowane, będzie więcej ludzi, będzie to ciekawsze i przede wszystkim pojawią się wystawcy, którzy przyciągną klientów do tego, żeby klientów, ludzi zainteresowanych, którzy przyjdą na takie targi. Owszem, udało nam się spotkać z panią Anią Prejbisz, żoną doktora Łukasza Prejbisza, z którą znamy się tam też od wielu, wielu lat. Zamieniliśmy tam słówko, porozmawialiśmy co i jak, bo otworzyła się Prejbisz Academy, więc
świetna okazja do tego, żeby pokazać się właśnie na takich targach. Podobno wczoraj, czyli w tym pierwszym dniu targów, było zdecydowanie więcej ludzi i było naprawdę bardzo dużo ludzi, a no dzisiaj, tak jak my przyjechaliśmy, tam było około godziny, było po 11, około 12, no to tak naprawdę nic się nie działo i ludzi w ogóle nie było. Także słabiutko. No to tyle w temacie medycyny estetycznej. Słuchajcie, ja teraz zabieram się za live, który zaraz będę właśnie prowadzić z Agnieszką. No i później muszę jeszcze się trochę do komputera, trochę rzeczy ogarnąć, jakaś kolacja. Tak, tak właśnie zapowiada się dalsza część tego dnia. A jeszcze bym chciała zrobić porządek w jednym miejscu, więc może się tam zabiorę za to. Tak, czas najwyższy. No i kwiaty muszę podnieść na balkonie. No trochę jeszcze tej roboty jest. Powiedzmy, że ogarnęłam wszystko. Robię sobie teraz moją wieczorną pielęgnację. Już zmyłam makijaż, stonizowałam buzię i dzisiaj będę nakładać maskę na noc i oczywiście Illa Aesthetic kremowe serum pod oczy. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj nałożę nie tylko pod oczy, ale też wmasuję sobie, słuchajcie, w inne miejsca. Zaraz wam pokażę, jak ja używam tego serum. Zresztą kto mnie śledzi na Instagramie, o widzicie, nałożyłam sobie tutaj w takie miejsce jak pod oczy i będę teraz wmasowywać tutaj przy pomocy mikromasażera. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten już wie doskonale, o co chodzi, bo właśnie w tym tygodniu, czyli w tym tygodniu, co wy oglądacie tego vloga, pojawiła się roleczka z moimi sposobami na zastosowanie właśnie tego serum. Zresztą chyba też będzie tutaj na YouTubie. O, uwielbiam, słuchajcie, ten efekt masujący. Tutaj można fajnie sobie tym serum popracować właśnie na dolną i górną powiekę. Świetne substancje aktywne, bardzo fajna formuła. W ogóle bardzo dużo osób myli troszeczkę ten produkt z kremem pod oczy. Tak naprawdę jest to, słuchajcie, kremowe serum. Czyli mamy tutaj po prostu dużą dawkę stężeniową substancji aktywnych. O, teraz delikatnie jeszcze sobie tutaj wklepuję. Lecimy z lwią zmarszczką, tak zwaną. Ja co prawda nie mam tutaj lwiej zmarszczki, ale lubię też popracować właśnie tutaj w tej okolicy właśnie serum Illa Aesthetic troszkę, o, i ostatnie co robię, to są bruzdy wargowo-nosowe plus tak zwane zmarszczki palacza, których ja nie mam, czyli działanie tutaj na górnej wardze. I najpierw robię, słuchajcie, tak, też cały czas tym mikromasażerem, który też pomaga nam tutaj, skóra wchodzi nam w takie delikatne wibracje, czyli działamy czynnikiem mechanicznym i też powodujemy, że te substancje aktywne lepiej nam tutaj wnikają w skórę. Następnie druga część, o, tak, i jedziemy sobie tu proste, proste. Trwa to chwilę, słuchajcie, a efekty działania tego preparatu są po prostu genialne. No i dobra. Mamy już zrobione. Ok. To teraz drugi produkt. Illa Lash, czyli serum na rzęsy. I wiecie co? W tej chwili to, jak wyglądają moje rzęsy, to jest szok. Dostaję non-stop pytania do skrzyneczki gdzieś na Instagramie. Pytania do skrzyneczki na Instagramie, jakiego ja tuszu używam. Słuchajcie, nie uwierzycie, bo używam w tej chwili najtańszego tuszu chyba za 15 zł od Eveline. Ale to nie jest efekt tuszu, to jest efekt właśnie tego cudownego serum. Ja nie stosuję go codziennie, bo nie mam takiej potrzeby, bo moje rzęsy już są naprawdę długie. Tylko stosuję je dwa razy w tygodniu, żeby po prostu cały czas utrzymywać ten efekt. I na zakończenie Illa Aesthetic, czyli maska na noc. Już sobie tutaj ten wyciskam. Czekajcie, troszkę trzeba. Przypominam, że
Ona ma taką gęstą konsystencję, więc trzeba nią troszeczkę popracować, żeby ta konsystencja, słuchajcie, przeszła tutaj nam przez całą tą tutaj taką aparaturę, która się znajduje i doszła do tego dzędzelka, że tak, ja to tak nazywam, tego języczka takiego. Dobra. Bardzo Was przepraszam, ale zadzwonił mi telefon, więc musiałam się na chwilę rozłączyć. W każdym razie tak właśnie, tak gadałam przez telefon, nałożyłam sobie maseczkę i po prostu trzymałam na głośniku tutaj telefon, żeby nigdzie nie dotknąć. No i teraz rozprowadzam sobie maskę na noc, na twarzy. Oczywiście nie zmywamy tego produktu. Absolutnie nie. Ona też daje taki efekt, że rano skóra jest taka świeża, ma bardzo, bardzo fajne składniki aktywne, między innymi też witaminę C. Ponieważ ona ma właśnie taką gęstą konsystencję, to ja polecam Wam na niej troszkę popracować. Czyli widzicie, ja sobie taką wcieram w skórę, masuję tą moją skórę, żeby też fajnie nią popracować na skórze. Oczywiście na szyję. I nie bez powodu mówię Wam dzisiaj o tych produktach, ponieważ chciałam Wam przypomnieć, kto mnie śledzi na Insta, kto śledzi na Facebooku, kto się śledzi tutaj w karcie społeczność, ten doskonale wie, ale są takie osoby, które tego nie robią, więc tak sobie pomyślałam, że poinformuję Was również w filmie. Otóż do końca tygodnia trwa promocja właśnie na te produkty. A w sumie to nie promocja, tylko jest aktywny mój kod zniżkowy. Bo co jakiś czas pytacie i prosicie, kiedy będzie kod zniżkowy, kiedy będzie na to i na to, kiedy będzie na to i na tamto. I zazwyczaj było tak, że na przykład pojawiały się kody zniżkowe na konkretne produkty, a teraz macie na wszystko. Na wszystko, to jest moja taka niespodzianka moja i od marki, też troszkę związana z tym, że w tym miesiącu są moje urodziny, więc tych rabatów, bonusów dla was jest zdecydowanie więcej. Wiem, że kochacie produkty marki Evoe Farm, dlatego słuchajcie, łapcie kod, tutaj macie wszystko rozpisane, co i jak. Korzystajcie, bo nie wiem, kiedy będzie następna okazja, a naprawdę warto zakupić te produkty, bo one są genialne. Zresztą Wy wiecie, że ja stosuję i wcierkę, i laher, i szampon, i laher, i właśnie te produkty też w pielęgnacji. Także słuchajcie, zrobione? Idę szykować kolację. Moja dzisiejsza kolacja gotowa. Ogórek, czerwona cebula, awokado, bataty, pancetta, szpinak, jajko, sól, pieprz, odrobina papryki wędzonej. No i gotowe. Pralkę słychać. Właśnie kończy się pranie. A ja myślę, że tym akcentem mogę się z Wami pożegnać. Zabieram się za moją kolację. I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!